1 listopada jest to Dzień Wszystkich Świętych, obchodzony od wieków w naszym kraju. Jest to dzień, w którym wspominamy wszystkich tych, którzy od nas odeszli. Pamięć o nich staramy się oddać poprzez symboliczne zapalenie znicza na grobie czy wysłuchanie mszy świętej. Do naszej tradycji dotarło także inne święto, Halloween, które jest przez niektórych obchodzone w tym samym czasie. Czy te święta mają coś ze sobą wspólnego? Zapytaliśmy przechodniów ze Strudy. Jak pani obchodzi święto 1 listopada? 1 listopada przede wszystkim odwiedzamy naszych najbliższych na grobach, modlimy się za nich i kultywujemy tą tradycję właśnie, żeby przekazywać dzieciom, że trzeba pamiętać o naszych zmarłych i oddawać im cześć i hołd tego dnia. A poza tym spędzamy czas w gronie rodzinnym, przy stole, wspominając naszych właśnie bliskich i kolędujemy właśnie. To tak nazywamy, kolędujemy po cmentarzach, czyli... Słyszała pani o święcie Halloween? Słyszałam o święcie Halloween i jestem zagorzałą przeciwniczką tego święta, bo jestem osobą wierzącą i uważam, że jest to niepotrzebnie sprowadzone święto do naszego kraju. Będzie święto 1 listopada? 1 listopada? Tak. To jak wszyscy Polacy. A może pan mi o tym opowiedzieć? No na grubsze, idzie, składa się kwiaty, zapala się znicz i koniec. A słyszał pan coś o święcie, które się nazywa Halloween? To jest nie nasza kultura. Jestem wrogiem takich różnych, wie pani, napływowych rzeczy. A dlaczego pan? Bo wie pani, to jest w Ameryce, to nie u nas. Jak pani obchodzą święto 1 listopada? 1 listopada idziemy na groby do swoich bliskich i modlimy się, stawiamy znicze. A słyszała coś pani o święcie, które się nazywa Halloween? Słyszałam, coś nie chodzą dzień przed, po przebierani, po domach. I uważa pani, że to jest dobry pomysł? No nie za bardzo, według mnie to... No ale jak przychodzą, no to ja rozmawiam z nimi. Widzą państwo jakiś związek Dnia Wszystkich Świętych ze świętem Halloween? No tradycja z zachodu. Trochę wiemy. A co państwo o tym sądzą? Właściwie nie mam zdania. Młodzi mają zawsze swoje prawa, niech się bawią. Kolejna nowa naleciałość tam od braci tych tam za oceanu. Ale uważają państwo, że to jest dobry pomysł? Pewnie, że wesoły. Myślę, że tak. Życie jest i tak dość trudne i smutne. Niech będzie radośnie nawet w takich chwilach. Masz jakieś tradycje? No zawsze idziemy całą rodzinę na cmentarz. A słyszałeś coś o Halloween? No, słyszałem. Nie podoba mi się. Podoba ci się? Nie. A dlaczego? Bo żyjemy w Polsce i moim zdaniem w Polsce powinna być polska tradycja, a nie zagraniczna. Masz jakiś związek Halloween z naszym świętem polskim? W związku nie widzę, bo jedno to jest o demonach, duchach i straszeniu, drugie to jest po prostu cześć zmarłym i świętym także. To 1 listopada? Na cmentarzu. A słyszał pan coś o święcie Halloween? Słyszałem. I nie jestem zwolennikiem. A dlaczego? Dla mnie to są trochę niesmaczne zabawy. Słyszałaś coś pani może o święcie, które się nazywa Halloween? Tak. Trzeba kupić dynię i zrobić buźkę, nosek. Moje wnuczki z tym latają. One dusza. Już, to znaczy latały jako duszki, ale już teraz są za stare. To, ale uważają pani, że to jest dobry pomysł? Bardzo dobrze. Wszystko co nowe przychodzi, to trzeba popierać. Ale wiąże się to święto jakoś z naszym polskim świętem? Może nie tak bardzo, bo to się tak uroczyście... Chociaż w zasadzie to wszystkich świętych to nie powinno być takie smutne święto. Nie? No nie powinno, no. Ale jest w zasadzie. Ale w zasadzie. Tak, idzie się do kościoła i potem się idzie na cmentarz, wysłucha się mszy świętej, poplotkuje tam po troszeczkę. Czyli uważają panie, że ogólnie to jest dobry pomysł? Bardzo dobrze, młodzież niech kultywuje tą tradycję, bo to od was wszystko zależy. Widzi pani jakiś związek z Halloween? Nie podoba mi się to święto, które nie zostało przejęte z naszej tradycji polskiej, no ale młodzi ludzie mają inne zdanie. A dlaczego się pani nie podoba? Dlaczego mi się nie podoba? No bo nasza tradycja jest, żeby czcić zmarłych z powagą. Święto zmarłych, myślę, że generalnie tak jak duża część ludzi, w dużej, znacznej części na cmentarzu. Rozumiem. A widzisz jakiś związek z Halloween? Co sądzisz o tym święcie? Słyszałeś coś? Halloween.
No słyszałem, jest to taki popularny, zwłaszcza wśród dzieci. No już nawet się przyznam, że jak byłem mały, też tam chodziłem ludziom, czas marnowałem wieczorami po cukierki, ale teraz już jako osoba taka starsza, z perspektywy czasu stwierdzam, że jest to jakiś rodzaj zabawy, tak? Aczkolwiek nie przywiązuję do tego szczególnej jakby wartości jako jakaś tradycja. Po prostu jest to rodzaj tak zabawy dla dzieci, tak mi się wydaje. A widzisz jakiś związek Halloween ze Świętem Zmarłych? No jest to jakby związane, ponieważ z tego co mi wiadomo, Halloween było obchodzone jako koniec lata, czyli tego sezonu życia, i początek zimy, jesień tej prawdziwej jakby, czyli obumieranie wszystkiego, więc to ma z pewnością jakiś związek. Wynika z tego, że większość z nas obchodzi ten dzień w taki sam sposób. Większość zapytanych uważa, że powinien być to dzień radosny oraz że zachodnie Halloween nie ma z naszym tradycyjnym świętem nic wspólnego.